Czy zauważyłeś, że czasami dokonujesz wyborów, których nie potrafisz wyjaśnić? Cóż, w wielu sytuacjach robotę wykonuje za nas psychologia. Ale zanim wskoczymy do świata pułapek umysłu, co powiesz na szybkie pytanie? Czy wiesz, ile osób mieszka w Indiach? Jeśli nie, spróbuj strzelić. Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że to druga populacja świata, więc na pewno chodzi o ogromną liczbę. Bez wątpienia ponad miliard, a równocześnie mniej niż 8 miliardów. Powiedzmy więc, że 2 miliardy. Byłeś blisko poprawnej odpowiedzi. Prawie 1,5 miliarda. Jest to dobry przykład efektu zakotwiczenia. Pojawiły się pewne dane, których użyłeś jako kotwic i oparłeś na nich swoje wnioski. W tym przypadku efekt zakotwiczenia ci pomógł, ale może też być złym doradcą. Powiedzmy, że myślisz o zakupie nowej walizki. Na wystawie sklepowej widzisz jedną za 1000 zł, to za dużo, ale potem wchodzisz do środka i znajdujesz kącik super wyprzedaży. Tam walizka kosztuje 300 zł, a oferta jest oczywiście ograniczona czasowo. Ogarnia cię ekscytacja, ponieważ przypominasz sobie cenę pierwszej walizki i traktujesz ją jako kotwicę. Bez większego zastanowienia kupujesz tę na promocji. Nie planowałeś dokonywać zakupu już dziś, ale nie mogłeś przegapić tak niskiej ceny. Specjaliści od marketingu używają tego rodzaju zakotwiczenia, aby sprzedać ludziom rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują. Czy ty też masz przyjaciela, który uwielbia testy osobowości? Twierdzi, że te wszystkie opisy, które pojawiają się na końcu, brzmią tak bardzo prawdziwie i są tak dopasowane. To samo tyczy się horoskopów. Skąd wiedzieli, że w lutym przeżyjesz tyle wspaniałych dni? Cóż, za to niesamowite wyczucie rzeczywistości trzeba podziękować efektowi Barnuma. Twój mózg wypełnia luki w niejasnych i ogólnych stwierdzeniach, które równie dobrze ktoś inny mógłby połączyć ze swoim życiem. A ponieważ wszyscy wolimy słyszeć miłe rzeczy na własny temat, łatwo przyjmujemy pozytywne stwierdzenia. Jeśli chodzi o te negatywne, twój mózg zwykle traktuje je sceptycznie, dlatego w różnego rodzaju testach najczęściej piszą coś dobrego. Efekt aureoli to kolejna znana pułapka umysłu. Aby przekonać się, jak to działa, poznajmy Izę, specjalistkę do spraw zasobów ludzkich. Iza ma dwie kandydatki na stanowisko kierowniczki. Natalia to absolwentka Harvardu z niezwykle wysokim IQ. Jest ambitna i pracowita, ale ma zerowe doświadczenie zawodowe i trudno jej kontrolować swoje emocje. Druga kandydatka to Sara. Czasami traci panowanie nad sobą, nie ma żadnego doświadczenia, ale jest pracowita i ambitna. Cechuje ją bardzo wysokie IQ i ukończyła Harvard. Niech zgadnę, Iza wybrała Natalię. Mnie też przekonała tym Harvardem, ale w rzeczywistości obie kandydatki mają dokładnie te same cechy, tylko zostały one zaprezentowane w innej kolejności. Efekt aureoli sprawia, że przywiązujemy się do pierwszej otrzymanej informacji i na niej opieramy resztę naszego osądu. Dlatego często, mając do dyspozycji ograniczone dane, wyciągamy błędne wnioski i źle oceniamy osobę, której nawet nie znamy. Absolwentka Harvardu? Musi pasować, reszta nie ma znaczenia. Jeśli chcesz, aby twoja wizja świata była bardziej obiektywna, nie pozwól swojemu mózgowi na takie skróty myślowe i spróbuj wyjść poza pierwsze wrażenie. Pamiętasz, kiedy ostatni raz przez cały dzień twoje włosy nie chciały się ułożyć, rozlałeś kawę na białą koszulę lub przypadkowo założyłeś niedopasowane skarpetki i wszyscy się na ciebie gapili? W rzeczywistości tak nie było. Do akcji wkroczył tu efekt reflektora. Kiedy bardzo się na czymś skupiasz, w twoim mózgu rodzi się wrażenie, że wszyscy inni również się na tym skupiają. Naturalnie jesteś centrum własnego wszechświata i postrzegasz świat przez pryzmat swoich doświadczeń i perspektywy. Dobra wiadomość jest taka, że dotyczy to też innych osób, więc nie przejmuj się tą plamą lub dziwnymi skarpetkami. Właśnie kupiłeś nową suszarkę do włosów, którą mają wszyscy celebryci, a cały internet rozpływa się nad nią w zachwytach. Była bardzo droga, ale zdecydowanie warta swojej ceny, prawda? Zaczynasz czytać recenzje w sieci, testujesz gadżet, a nawet wykonujesz obliczenia matematyczne, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy zaoszczędziłeś. Teraz możesz stylizować czuprynę na własną rękę, a nie u fryzjera. Tak, wygląda na to, że mimo wszystko podjąłeś dobrą decyzję. Czy chodzi o zakup suszarki do włosów, czy o rzucenie studiów? Przyznaj, że nie lubisz się mylić. W ludzkiej naturze leży szukanie potwierdzenia słusznego postępowania lub wiary, że nasza opinia jest jedyną właściwą.
Tak działa efekt potwierdzenia. Sprawia, że rozglądasz się za dowodami na to, że jesteś na odpowiedniej ścieżce, choćby różne znaki sygnalizowały coś przeciwnego. Więc nawet jeśli znajdziesz tu i ówdzie negatywne opinie na temat suszarki do włosów, twój mózg pomoże ci je zignorować. Wolisz czuć, że zawsze dokładnie wiesz, co robić, dlatego przywiązujesz większą wagę do dowodów potwierdzających twoje wybory. Wyobraź sobie teraz, że twoja ulubiona drużyna przegrywa 1, 2, 3, 4, 5 meczów z rzędu. Zdarzyło się to już tyle razy, że nie masz wątpliwości, że szósty mecz zakończy się zwycięstwem. A potem rzucasz monetę i 3 razy po kolei wypada reszka, więc czujesz, że następnym razem będzie orzeł. Gratulacje! Właśnie padłeś ofiarą złudzenia Monte Carlo. Jest to błędne przekonanie, że przeszłe wydarzenia wpływają na przyszłość, w wyniku czego można przewidzieć wynik dowolnej gry lub zakładu. Ten paradoks hazardzisty otrzymał swoją nazwę po pewnym pamiętnym wieczorze, jaki miał miejsce właśnie w Monte Carlo. Czarny kolor pojawił się na kole ruletki 29 razy. Wielu graczy straciło wówczas sporo pieniędzy, ponieważ nie wierzyli, że koło może wyrzucić czarny kolor więcej niż 10 razy z rzędu i postawili całe fortuny na czerwień. Budowanie logicznych powiązań między losowymi zdarzeniami, aby przewidzieć przyszłość, to pułapka. Filip planuje letnie wakacje i znajduje świetną ofertę za 1000 zł na 7 dni. Jednak trochę dużo, ale potem przewija dalej i widzi inne propozycje, które zaczynają się od 2000. Wygląda na to, że pierwsza oferta nie była wcale taka zła. Cena pakietu nie zmieniła się ani o złotówkę, ale Filip jest teraz gotowy zapłacić tę kwotę. Wygląda na to, że właśnie zadziałał efekt kontrastu i drogi zakup stał się faktem. Jest on z powodzeniem wykorzystywany w sprzedaży i mocno wpływa na codzienne życie. Prawdopodobnie miałbyś wrażenie, że jesteś gorszy z matematyki niż w rzeczywistości, gdyby umieszczono cię w klasie pełnej uczniów, którzy są w tej dziedzinie wybitni. Samochód ze średniej półki cenowej będzie wyglądał taniej obok luksusowego pojazdu. Efekt kontrastu działa na tak wiele sposobów i w tak wielu sytuacjach, że naukowcy wciąż nie potrafią w jednoznaczny sposób wyjaśnić jego specyfiki. Wyobraź sobie, że planujesz spędzić trochę czasu za granicą i wybierasz z tej okazji najlepszą dla siebie taryfę komórkową. Pierwsza opcja kosztuje 30 zł i zawiera 1 giga internetu miesięcznie. To za mało, by zaspokoić twoje potrzeby, ale cena jest dobra. Drugi plan oferuje 5 giga i kosztuje 60 zł. Trochę drogo, ale potem odkrywasz, że za 70 zł możesz mieć 8 giga danych. Tak naprawdę nie potrzebujesz aż tyle, ale jako że różnica między drugim a trzecim planem jest tak niewielka, decydujesz się na opcję numer 3. Cóż, nieświadomie stałeś się ofiarą efektu Wabika. Kiedy trudno jest wybrać między dwoma wariantami, dodanie trzeciego, a raczej Wabika, może popchnąć cię w kierunku pewnej opcji. Przynęta sprawia, że jedna z ofert wygląda znacznie atrakcyjniej, a specjaliści od marketingu chętnie wykorzystują tę pułapkę, aby zmotywować klienta do nadmiarowego wydawania i konsumowania.